Dlaczego twardziele nie palą ogniska w lesie? Czy YouTube nagrywamy z nudów? A tak właściwie to w ogóle dlaczego nagrywamy YouTube? I czy potrzebny jest do tego sprzęt za miliony monet? Gdzie wiewało przebitki z recenzji noża od siadaki? Dlaczego wciąż na kanale nie ma recenzji tego Garmina? Dobra, słuchajcie, leśna braci, zaczniemy od tematu hashtag buszuj z głową. Pod filmem znajdziecie linka do kanału Lab Trekking. Tam ostatnio chłopak poruszył dosyć ważny temat dotyczący bezpieczeństwa i tego, w jaki sposób zachowujemy się w lesie. Między innymi i pomijam fakt jak gdyby poruszony śmieci, tak, no bo to jest jak gdyby standard, tak, od ich czasów poruszamy ten temat, tak, wiele kanałów porusza temat śmieci w lesie i tego, w jaki sposób się zachowujemy. Natomiast bardzo, bardzo ważny temat, który został poruszony, to jest ogień. Ogień w lesie, ogień w sezonie, kiedy jest sucho, ogień w sezonie, kiedy tak naprawdę chwila nieuwagi nawet u doświadczonych bushcraftowców, biwakowców, hamakowców, nieważne, chwila nieuwagi może spowodować bardzo potężnego rozmiaru szkody, tragedie, straty, tak, przede wszystkim zagrożenie życia. Zagrożenie życia ludzkiego, zagrożenie życia w przyrodzie, tak, no bo jak gdyby las nie należy tylko do nas, a w zasadzie w najmniejszym stopniu należy do nas. Słuchajcie, pojawiła się akcja, którą chłopak nazwał buszuj z głową. Hashtag buszuj z głową. My zwróciliśmy szczególną uwagę właśnie na ogień, dlatego że wydaje nam się, że jak gdyby jest to problem, któremu najłatwiej jest zaradzić, jeżeli chodzi o nas, tak, i o, no, przynajmniej potencjalnie świadomych użytkowników lasu. Najłatwiej temu zapobiec, najłatwiej temu przeciwdziałać i tak naprawdę najłatwiej będzie nam chyba uświadamiać całą rzeszę użytkowników lasu, a przede wszystkim zwolenników jakiegoś takiego obozowania leśnego. Wpadliśmy na pomysł, że do tej akcji przyłączymy się poprzez namawianie zarówno naszych widzów, jak i wszystkich innych youtuberów, blogerów, vlogerów itd., itd., żeby nie nadużywali ognia w lesie. Słuchajcie, jest ciepło. Nie ma potrzeby używania ognia jako środka termicznego do utrzymania temperatury. W zasadzie mamy milion sposobów na to, żeby przyrządzić sobie jedzenie, napić się czegoś ciepłego bez użycia i rozpalania ogniska. Ja nie mówię, że bez użycia ognia, natomiast bez rozpalania ogniska. Słuchajcie, są kuchenki gazowe, kartusze, palniki, miliard rodzajów, które przynajmniej w części jest troszeczkę łatwiej upilnować i troszeczkę łatwiej nad tym panować, odrobinę łatwiej nad tym panować, jak nad ogniskiem. Kolejną rzeczą jest to, że prawidłowe użycie palnika, jeżeli będziecie kontrolować to, co się dzieje w koło palnika, nie spowoduje, że pozostawicie po sobie na przykład jakieś niedogaszone elementy. To jest jak gdyby prosta sprawa. Kolejną rzeczą jest to, że tak naprawdę, jeżeli wychodzicie sobie na dzień, tak, do lasu, to nie potrzebujecie ogniska, żeby zaparzyć herbatę, kawę czy zjeść zupkę chińską. Tak naprawdę zamiast zabrać kartusz i palnik, możecie zabrać swobodnie termos z gorącą wodą czy herbatę lub kawę w termosie i to spokojnie Wam starczy. Temperatura jest na tyle dogodna, że tak naprawdę, żeby użyć gorącej wody czy gorącej herbaty czy gorącej kawy, zaparzona w termosie w zasadzie będzie gorąca przez prawie 2 doby. Dam sobie za to rękę obciąć. Więc
nie ma potrzeby palenia ogniska. Jeżeli nie ma potrzeby palenia ogniska, to propagujmy taki styl funkcjonowania w lesie, taki styl bushcraftcenia, obozowania, żeby tego ognia nie palić. Prosta sprawa, najprostszym sposobem na to, żeby zapobiegać pożarom lasu, szczególnie spowodowanym nieświadomym użyciem ognia, jest nieużywanie ognia. Dlatego będziemy namawiać i będziemy propagować hashtag buszuj z głową poprzez funkcjonowanie na łonie natury bez używania ogniska. Dlatego jak gdyby przyłączamy się do apelu kolegi z Lab Trekking i będziemy jak gdyby szerzyć i propagować właśnie obozowanie, właśnie biwakowanie, bushcraftowanie, bushcraftcenie, czy jakby tego nie nazwał, bez użycia ognia. Zresztą jak gdyby ja osobiście nie jestem zwolennikiem używania, nadużywania ognia w ogóle, to znaczy jak sobie obejrzycie nasz materiał zborów tucholskich, to zobaczycie, że tak naprawdę pomimo temperatury w okolicach minus 5 stopni też spokojnie i swobodnie obyliśmy się bez rozpalenia ogniska. Tym bardziej uważam, że nie ma takiej potrzeby w momencie, kiedy na dworzu jest plus 10 czy plus 20 stopni, kiedy w nocy temperatura powiedzmy sięga 5, 8 czy 10 stopni, wtedy rozpalanie ogniska, szczególnie w warunkach, gdzie istnieje jakakolwiek szansa, że możemy go nie dopilnować, jest po prostu głupotą. O. Więc w ten sposób się przyłączamy. Będziemy propagować buszowanie bez ognia. Buszowanie bez ognia też jest spoko. Słuchajcie, wiele osób pyta się, czy... Au. Mam skręconą nogę. Słuchajcie, wiele osób pyta się, czy do nagrywania YouTube'ów potrzebny jest sprzęt za miliony monet. I tak naprawdę dlaczego nagrywamy YouTube'y? To odpowiadam. Po pierwsze, nie, niepotrzebny jest sprzęt za miliony monet. Czasami mam wrażenie, że nawet mózg jest niepotrzebny, żeby coś opublikować na YouTubie, jednakowoż preferuję materiały z jakimkolwiek przekazem, więc uważam, że przede wszystkim najważniejsze, co jest potrzebne do tego, żeby nagrać materiał na YouTubie, jest coś do przekazania. Jeżeli chcecie coś powiedzieć, chcecie się czymś podzielić, choćby swoją pasją, tak, to w zasadzie wystarczy zwykły telefon. Nie potrzeba też super płatnego oprogramowania, a jakość materiałów, jeżeli macie coś wartościowego do przekazania, też nie jest taka naprawdę super ważna. Dlatego, że nie jest, no, tak uważam. Dlaczego my nagrywamy YouTube'y? Z nudów? Nie, nie z nudów. Słuchajcie, parę lat temu zaczęło nam zajebiście brakować tego, że z YouTube'ów zaczęły znikać pewne kanały, które recenzowały sprzęt. Kanały na polskim rynku oczywiście. Z racji tego braku po prostu stwierdziłem, że czemu mam tego nie robić, tak, skoro miałem trochę sprzętu, który używałem i też chciałem się tym podzielić. Więc stąd powstał kanał na YouTubie. Dlaczego używamy sprzętu, jakiego używamy? W pewnym momencie, że stwierdziłem chyba tak naprawdę, że coraz bardziej kręci mnie to, że materiały, które publikujemy, są w lepszej jakości. Że może są ciut lepiej poskładane, że może mamy jakiś lepszy pomysł na to, żeby to kręcić i wkładanie w to więcej jak gdyby pracy i profesjonalizmu po prostu daje mi radość. W jakiś tam sposób mnie spełnia, to znaczy samo nagrywanie, które staje się bardziej pro, czy powiedzmy no ciutę lepsze, nie nazwijmy tego pro, po prostu jest ciekawsze i samo w sobie daje po prostu więcej radości. Dlatego nie nagrywamy z nudów, nagrywamy z pasji. Nagrywamy, bo lubimy, a poza tym jak gdyby po prostu lubimy się dzielić tym, co testujemy i może komuś to coś pomoże. Nie wiem. O, i to tyle, jeżeli chodzi o
nagrywanie super sprzętem. Redki Garmina nie nagrałem z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że chciałem zrobić taką recenzję porównania tego, co odczytuje zegarek Fenix 5X razem z porównaniem z tym, co rejestruje zwykły taki odbiornik Garmina, nawigacja Oregon, i z tym, co rejestruje taka zwykła opaska fitnessowa, nazwijmy to, od Xiaomi. I tak naprawdę w pierwszym momencie ta recenzja się nie nagrała z tego powodu, że po prostu nie miałem, nie wiem, czasu, motywacji do tego, żeby tą recenzję zrobić, a po pewnym czasie zaobserwowałem, że w moim Garminie następuje pewne nienaturalne zużycie elementów nośnych. Czyli paska, po prostu. Słuchajcie, ja swojego Garmina, którego mam i który dzisiaj zyskał nowy pasek, mam od około roku. I w tym czasie zegarek sam w sobie sprawował się świetnie. Na pewno recenzja jego będzie. Natomiast problem polega na tym, że w tym czasie, w czasie tego roku, słuchajcie, ja tu mam pasek stary, to pasek stary, słuchajcie, wygląda tak. Nie wiem, czy wyostrzy. Czyli tak, pourywały się szlufki, wytarł się o tutaj w sposób taki głupio nienaturalny. Przepraszam, ktoś mi się tutaj władował. W sposób taki głupio nienaturalny. O, zobaczcie, tak się wytarł pasek po roku czasu. Tu jest jego druga część. Szlóweczki oczywiście od paska się pourywały. I to dzień po dniu. Jednego dnia urwała się jedna, drugiego dnia urwała się druga, więc jako szlóweczka przez chwilę służył O-ring od którejś latarki. Natomiast to jest jak gdyby coś, co zauważyłem i z tego powodu nie nagrywałem też recenzji po jakiś tam, nie wiem, pół roku, dlatego że byłem bardzo ciekaw, jak się ten zegarek będzie zużywał, a przede wszystkim właśnie ten pasek. No niestety, pasek to bubel i tutaj do Garmina mam troszkę zarzut, dlatego że zegarek kosztuje kupę pieniędzy. Pasek jest do dupy, znaczy on jest bardzo wygodny. Miękki, silikonowy, natomiast po prostu jest do dupy i po roku czasu należy go wymienić. I tutaj Garmin sobie chyba znalazł sposób na to, żeby sporą kasę dorobić, dlatego że oryginalny pasek do Garmina, gumowy, zwykły pasek, kosztuje 220 zł w sklepie, co uważam za bzdurę totalną, więc po prostu pojechałem i kupiłem chiński, który również jest miękki, również jest wygodny na chwilę obecną i kosztował 60 zł, dlatego sorry Garminu, ale zdupiliście tak, że głowa boli. Dlatego jednakowoż, jeżeli ktoś kupuje Garmina, to paski w okolicach 30, 40, 60 zł naprawdę zrobią robotę nie gorszą od paska normalnego. W poniedziałek będę miał też metalową bransoletę, która w sklepie, który sprowadza to z Chin, kosztuje 100, tak, a jeżeli się nie mylę, to Garmin w ogóle oszalał i nie wiem, 800 liczy za to, nie wiem, ale jakieś gigantyczne pieniądze. Dlatego nie powstała Ryska Garmina. Ryska Garmina powstanie, obiecuję, natomiast jeżeli chodzi o zakup zegarka, tak, zegarek sam w sobie jest świetny, natomiast no, pasek to lipa, więc albo kupujcie sobie z bransoletą od razu, albo sobie dokupcie oddzielnie bransoletę. Te chińskie bransolety, które możecie kupić na Allegro w okolicach 100, to nie jest taka bransoleta, która jest lekka i w ogóle nieodczuwalna i tak wieje gównolitem. Tylko miałem dzisiaj w ręku, co prawda miałem do Fenixa 5 i do Fenixa 3, czyli ten, który ma szerokość tam 22 mm, a do 5X potrzebne jest 26 mm, dlatego po prostu nie mam tej metalowej bransolety, natomiast naprawdę wykonana spoko, więc śmiało. O, tyle jeżeli chodzi o Garmina. Chcecie wiedzieć, gdzie podziały się przebitki z recenzji Noża Siadaki? Otóż zostały użyte w intro. I tak naprawdę nie jestem w stanie Wam powiedzieć, dlaczego nie wmontowujemy... Czekaj, ja Cię wyjdę ze słońca trochę. Bo to fakapowo wygląda. Dlaczego nie wmontowujemy przebitek w film? Nie wiem dlaczego. Dlatego, że jak składam materiał
to mam jakieś takie taką potrzebę, żeby ten materiał był składany z ciągłości zdarzeń i nie pasuje mi wklejanie w tekst i podczas mowy przebitek niezwiązanych jak gdyby bezpośrednio z tym, co się dzieje na ekranie. Wiem, że to błąd i wiem, że powinienem to zmienić, z tym, że za każdym razem mam z tym jakiś problem, więc mam nadzieję, że przy którymś tam kolejnym materiale w końcu uda mi się przełamać ten mój trend do składania i zrobienie tego w taki sposób, żeby te przebitki pojawiły się w trakcie, kiedy coś recenzujemy. Wbrew pozorom składanie materiału to nie jest taka prosta sprawa i w momencie, kiedy go montuję, on musi mi pasować, tak? I dlatego często w materiałach nie pojawia się coś, o czym mówię podczas nagrywania, dlatego że pomimo tego, że chciałbym to zrobić, chciałbym to zmontować tak, jak mówię, to potem podczas montażu to wcale tak nie wygląda. I dlatego nie ma przebitek siadaki. I dlatego będę się starał to poprawiać. Wiem, że zwracacie mi na to uwagę i będę się starał to poprawiać w kolejnych materiałach. Natomiast muszę znaleźć swój sposób na to, żeby podczas składania po prostu mi ten materiał odpowiadał. O! I taka jest prawda. Aha, no jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem, kiedy puszczę ten materiał. Dzisiaj jest czwartek. Jutro wyjeżdżamy na wydarzenie poza szlakiem. Zobaczyć się z ziomkami, z widzami, z kumplami. Więc jeżeli ktoś się wybiera, to zobaczymy się na poza szlakiem. A jeżeli nie, no to prawdopodobnie zobaczymy się przy następnym jakimś evencie. Nie wiem jeszcze, czy się wybierzemy na Preppers Poland, zobaczymy. Natomiast kto się wybiera na poza szlakiem, to do zobaczenia.